Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z AI, The Somnium Files, Nirvana Initiative. Jesteśmy aktualnie w Somnium Gena, który prawie na pewno coś przed nami ukrywa, znaczy, powiem tak, to jest pewne, że coś ukrywa, pytanie co i jak poważnego. Myślę, że może to być coś poważnego, szczególnie, że typuję go na jakąś bardzo ważną postać fabularną, aczkolwiek na pewno teraz myślę, że odpada on z roli tam jakiegoś dziecka Chikary i Tokiko, bo po prostu... No, myślę, że nie pasuje, żeby jego sumie było tak szybko. Myślę, że to dziecko będzie dużo ważniejsze. Przed rozpoczęciem jednak samego sumie, na którym się dzisiaj skupimy, zobaczmy, co tam Eyeballi ma nam do powiedzenia. Czy lubisz inserty? Lubię? Smaczne? Nie? Nie lubię. Smaczne. Gronta się tam zachybotał z nerwów. Dobra, zobaczmy, co tam u Gena. Co tam u Gena? Okej, okay. Jesteśmy w dosyć małym lokalu, mamy wejście, wyjście, mamy siedzonka. Mamy Ganesie, ale za ladą pewnie coś ważniejszego. Mamy lodówkę i notatki kuchenne. No powiem wam tak, o to widziałem już wcześniej. Wydaje mi się, że Gen... No chyba nas interesują notatki, tak mi się wydaje, albo Ganesia. Przeczytaj dobrze. Zobaczmy. Przez połączenie różnych smaków osoba jedząca będzie w stanie cieszyć się tym samym smakiem wiele razy. Kąt nacięcia nożem może zmienić smak, teksturę, wygląd, na przykład potrawka. Wow, genii! On naprawdę mocno się skupił na tym gotowaniu. Widać, jak bardzo poważnie bierze bycie szefem kuchni. Co to masz, dlaczego to wszystko smakuje tak pysznie? Tak po prostu? Czyli poszliśmy w jego pasję. Co jest dalej? Wygraj walkę kuchenną? Umiejętność gotowania coś tam może być zwiększona przez coś tam. Jeżeli pamiętam dobrze, on powiedział... Nigdy będzie prawdziwym szefem. Komedzi. Co to jest? Rozkomedziego? Telewizor? A może radio? Zobaczmy. Teraz, Gen Ishiyagane! Pokaż nam pasję do gotowania, którą ukrywasz pod tą swoją maską. Co tutaj się dzieje? Teraz, przedstawmy naszego żelaznego szefa. Kuchni. O, zgasło światło. Ajba, wszystko gra, co się dzieje? Co? Podłoga. Co z tą podłogą? A teraz wracając do nas, nasz tajemniczy super szef w kuchni A! Oj, oj, oj. Duma naszej kulinarnej akademii, super szef A! Co? Super szef A? Aiba? W tym epizodzie walka będzie Ei versus Gen! Nasz panel! Ekspertów od jedzenia gourmet. Gourmet, znam to słowo, ale muszę je sprawdzić. Gourmet oznacza smakoszy taki po prostu. Smakoszy od jedzenia różnych rzeczy. Dzisiaj to będzie właściciel samej Matsushita Diner, Ota Matsushita, który będzie komentował. Nie możesz doczekać spróbowania dań super szefa, ale pozostały uczestnik dzisiejszy ma szansę w końcu wywrzeć na mnie dobre wrażenie. Zanim w ogóle zaczniemy, Ota już próbuje wejść Grenowi ze skórę. On jest znany ze swojej brutalnej szczerości. Nasz drugi sędzia tego wieczoru to będzie piękna Amamedoi, która pracuje jako pokojówko, no taka kelnerka w kafejce dla pokojówek Sunfish Pocket. Powodzenia, Jenny. No już. Jesteś sędzią, nie możesz mieć faworytów. W porządku, będę uczciwa. Posłuchajmy komentarzy od obu uczestników. Na początku Gen Ishiyagane. Dla mnie gotowanie jest naprawdę poważne. O, widać palącą pasję, jak ostry sos koreański. Następnie super szef A. Proszę nam powiedzieć, co jest teraz w twoim umyśle? Co? Okej, jesteśmy prawie gotowi do starcia. Ojoj. Ale dziwna jest ta widownia, jest creepy. Pojedynek kucharski z Genem? Jeżeli wygrasz, może zakryjesz się do zamek. Nawet jeżeli tak by było, nigdy wcześniej nie gotowałam. Ups.
Jesteś wysokiej klasy sztuczną inteligencją, dasz sobie radę. Dam. Tak, jeżeli cię wytrenujesz, możemy użyć Timiego z wcześniej, żeby skrócić ilość czasu. Timiego z wcześniej, żeby skrócić ilość czasu do jednej sekundy. Cóż, prawda, ale nawet parę godzin treningu nie będzie wystarczające. Powiedziałem każdą ilość czasu. Mizuki, nie gadaj. O czym myślisz? Myślę o treningu. Mówisz serio? Proszę, powiedz mi, że żartujesz. Trenuj? O Jezu! Może nie muszę trenować? Nie, no musimy potrenować. Zmniejszamy właśnie 31 538 tysięcy sekund do jednej sekundy. No zróbmy to. Zacznijmy trening. O, serio? I tak, zaczęły się długie dni treningu. Przepiękne, przepiękne ujęcie. Ajba, przepiękne. Może... Nazywasz się AI. I tylko tyle, na tyle cię stać? Jeszcze raz. A szefowo? Przepraszam, szefowo. Ale się wczuły w rolę. Chyba coraz lepiej idzie. Trening przynosi jakieś rezultaty. I tak miesiące minęły. Minął prawie rok później. Chociaż wydawało się, że w że tak naprawdę minęła sekunda w rzeczywistości. Chcesz walczyć ze mną w kulinarnych podbojach? Żałosne. Tak, stworzyłam potwora. Gotującego potwora. Dalej, genie Ishii Yagane. Wow, spójrzcie na tę pasję. Można ciąć napięcie nożem w powietrzu, tak jest gęsto. Proszę, przekażę wam teraz temat gotowania. Tematem dzisiejszego starcia będzie... Wielodaniowy posiłek dla naszych sędziów. Szefowie, zaczynajmy! Dzisiaj jest noc, gdzie pokażę owoce swojej kulinarnej pracy. Co zrobisz na początku? Sałatkę. Tekstura jest ważną częścią zdrowej... fiber. Nie tekstura, tylko fiber to jest... to są jakieś składniki mineralne. Błonnik, właśnie. Błonnik jest ważną częścią zdrowej diety. Dzięki temu, że moja kulinarna inspiracja została potwierdzona mocnym treningiem, mogę zrobić wszystko. Gotujmy! Okej, Command, co znaczy? S... No nie, to jest prościzna. A możemy coś nie dla dzieci? Błagam. Patrz na moją boską technikę gotowania. Co ona robi? Pewnie robi jakąś sałatkę. Wow, rzuciła składnikiem w powietrze. I skoczyła za nim. Dobrze, że ten stadion jest taki ogromny. Warzywa jest cięte w powietrzu. Nie mogę zobaczyć tego, co widzę. Rozumiem, przez cięcie warzyw wysoko w powietrzu, ona dodaje świeżego powietrza do tekstury i smaku. Niesamowite! Super, samuraj szefowa A! Zamyka oczy! Ona widzi jedzenie swoim sercem. Co? Ona niczego nie przecięła! Nie, spójrz! Idealnie. Świecący homar. Pasja, duma. To jest symbol poświęcenia, żeby wygrać tę walkę. Cóż za szalone danie. Chyba, co to było? Gotowanie to jest wymyślanie smaku, żeby zobaczyć go swoimi ustami. Spiny lobsters są przepyszne. Rozumiem, no wyglądają super. Ha? O, dostaliśmy stówkę. Spiny lobster salad, zrobiona. Wygląda super. Szefowa! Cóż za naturalny talent! I pierwsze danie jest kompletne! Wygląda naprawdę solidne danie. A co się dzieje po drugiej stronie? Stone pod bibimbap? To będzie... To trochę ciężkie jak na appetizer. Nie, to jest sałatka bibimbap. Nie wiem, co to jest bibimbap, ale no. Chcę, żeby mamę...
czuła się komfortowo, wyrażając siebie, by pokazać zasięg jej emocji. Dlatego wybrałeś taką kolorową sałatkę. I to jajka duże, żeby to zaakcentować. Jak bardzo nie chcę tego przyznać, naprawdę jest to przemyślane danie. Co następnego mamy w menu po stronie Gena i Shiagane? Główne danie. Wygląda dosyć dobrze, nie możemy przetrwać Aiba. Jak myślisz, do kogo ty w ogóle mówisz? Nie ucz sztucznej inteligencji garnki lepić. Nie przetrwałem tego treningu za nic. Co robisz kolejne? Moje główne danie. Mięcho. Ogółocę moją duszę z tym daniem. Okej? Dobra, jestem gotowy. No nie, no a jakieś komendy nie dla dzieci? Oj. Myślałem, że nie trafiłem. Patrzcie na moją boską technikę gotowania. Teraz, super szefowa A! Kładzie na talerzu swoją duszę. Wygląda jak steak. Steak. Tak proste mięso na główne danie? Super szefowo A, jestem pewien, że wymyślisz coś, co nas zaskoczy. Rozumiem. O, spójrz na to, wow! Mięso w powietrzu! Ona od razu pozwala mięsu odpocząć po ugotowaniu. To super wysoka technika. A teraz super szefowa A! Znowu poleciało jak sokół! Ona chce posolić to mięso w powietrzu. O, robi to kręcąc się. Niesamowite. Dlaczego ona to robi? Nie wiem. To jest nie do pojęcia. No, super słona, szefowa A, wróciła na ziemię przed mięsem. O, ona wypuściła sup ognia z kuchenki. Hellish medium rare. Gotując w wysokiej temperaturze, ona uwięzi soki. Steak ugotowany w ogniu Hadesu. Naprawdę nie mogę się doczekać. Ja też nie mogę się doczekać. Co za skrzydełka wokół steku? To imituje piękne nogi insekta. Aiba, czy ty próbujesz przegrać? Estetyka jedzenia jest tak samo ważna jak smak. Okej, jeżeli naprawdę tak myślisz, to... Okej, jest to oczek? To wygląda dobrze. Mój elegancki steak jest gotowy. Nasza fantastyczna, niesamowita super szefowa skończyła drugie danie. Tymczasem postroj Gena. Czy to jest ryba? A mamę zasługuje, żeby być wolna. Chcę, żeby była sobą. On się bardzo skupia na tej Amame. Czy Amame jest kluczem do tej sprawy? Biorąc pod uwagę, że on jakby się na niej skupia, a no zabrał jednak ten balonik z jakiegoś powodu, prawda? Tak, wolna jak ryba, pływająca w szerokościach niebieskiego oceanu. Steak versus ryba. To może być coś przeważającego w tym pojedynku. Gen robi rybę. Damy radę? Nie martw się, mój mały kotku. Czy nie widziałaś, jak dużo trenowała? Czuję, że twoja postać robi się dziwniejsza i dziwniejsza za każdym razem, kiedy do ciebie gadam. Czas się prawie skończył! Następne danie będzie ostatnim! Oczywiście, zrobię deser. Ostatni będzie deser! Mój będzie najlepszy. Okej, zróbmy to. Okej, to ostatnie było już trochę cięższe, ale dalej spoko. Patrzcie, moją boską technikę gotowania. Super szefowa, a w końcu co ona zrobi? To deser. Super szefowa bardzo szatkuje, czy miesza, nie wiem, bełta. Wygląda to jak coś, czego nie widziałem w życiu. W ubijaniu chodzi o prędkość. O, co to jest? Ona robi to tak szybko, że tworzy filar światła. Ona rzuca truskawkami w to światło. Chyba zasysa te truskawki. O, co się dzieje?
Super szybowa! Królowa wszystkiego! Zaobserwowała światło tego filara! Królowa teraz zawalczy z samymi bogami! Co tutaj się dzieje? Wróciliśmy prosto od Bozi z pysznym posiłkiem. Zostałem osiągnięcie Surviving Hell's Kitchen. Super szefowa z nieba wróciła do nas. Czy bogowie wybaczyli jej Habris? Muszę zobaczyć, co to jest Habris. Habris oznacza arogancję. Czy bogowie wybaczyli jej arogancję? Boska szefowa, a trzyma ciasto. Co? Dać im widać szczytu. Wyzywając bogów, ona stworzyła wieżę ciastową Babel. Ciastową wieżę Babel. To najbardziej szalony deser, który widziała ludzkość. Nawet bogowie są zaskoczeni tym deserem. Chyba trochę przesadziłaś. Czy to... Ej, nice, wygląda smacznie. Boskie ciasto! Zaserwowane. Jak to w ogóle jeść? Teraz, Ultimate Szefowa A! Skończyła swoje dania. Czy deser może być pokonany? Sprawdźmy, jak to wygląda po stronie Glena. Donaty? A mamy zasługuje na miłość. Wieczną i stało. Pomysł tutaj musi być, że wszyscy, młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni, kochają bączki, donaty. Pamiętam, kiedy byłem młodszy, ludzie stali godzinami w kolejce, żeby zjeść boskie donaty. To wygląda obiecująco. Oboje uczestnicy skończyli. Teraz czas na osąd. Ocenię, które z tych trzech dań są dla mnie najlepsze. O, taki był temat. Aiba, wszystko gra? Powinno być okej. Mam nadzieję. Czas na ocenę! Proszę! Ocenimy, sędziowie, ocencie najpierw super szokujące dania szefowej A. Okej, jest do tego homara. To jest dobre! Ten homar jest dziełem sztuki! Homar jest zrobiony perfekcyjnie. W Masterchefie po prostu. To jest pyszne! Smakuje prawie jakby żył. Co masz przez to myśli? Jest taki dobry, że nie on powie, czy jem, czy ja jestem zjadany. Moje zmysły odwróciły się od smaku. To dalej nie wiadomo, czy jest dobrze, czy nie. Jest pyszne i soczyste. Te torty. Co to jest? To jest pyszne! To ciasto zabiera mnie do niebios! Ona dokładnie to zrobiła. Słodkość jest idealna. A nasz challenger, nasz pretendent, Gren. Sałatka z bibimapów. Ja widzę to przyznawać, ale jest dosyć niezła. Tak, jest pyszna. Ryba jest perfekcyjna. Czuję się aż wolność w jej smaku. Tak, ryba też jest pyszna. W tym donacie można wyczuć duszę. To smak, którego nie da się powtórzyć. Tak, jest przepyszne. Lexicon? Zobaczmy, co to jest. Lexicon oznacza... Lexicon? Słownik? O, chyba sędzi nie zabrakło słów. Ona mówi tylko, że to jest pyszne. Ponieważ to jest pyszne. To siak. To będzie zdecydowane jako... Kto będzie odruszony jako zwycięzca? To będzie ciężki orzech do zgryzienia. Myślisz, że wygrasz? Nienawidzę powtarzać to po tym wszystkim, ale... Czy to w ogóle odkryje sekret Grena? Zobaczmy rezultaty. Proszę. Zwycięzcą walki i gotowania jest... Super szefowa A! Co? Tak, udało się! Naprawdę? Dlaczego? Dlaczego? O! Oho! Dwie klatki przed nami. Ale przeszliśmy przez kolejny mental lock. Wygraliśmy. Wypuść Gena z klatki. Gen trafił do klatki, zamknął się, potem jak został odrzucony przez Amamę. Więc nie powinniśmy byli wygrywać? Nie, mentalny zamek został odblokowany. Na pewno jesteśmy bliżej jego prawdziwego serca.
Gen przekazał całą swoją pasję do Amame w swoich posiłkach. Zbadajmy dania. Umiejętność gotowania może być zwiększona przez ciągle powtarzanie tej samej akcji. Okej? Okay. Dzięki za informację. 45 minut zostało. Tam mamy jakieś różne dania. Co tutaj mamy właściwie? Mamy sałatkę. Mamy Amame, mamy Gena. Przynajmniej możemy teoretycznie coś zrobić? Możemy. Mamy jeszcze to. Główne danie i mamy deser. Powiedziałem, że będziemy musieli wszystkie sprawdzić po kolei, więc zacznijmy sobie może od deseru, bo już tu jesteśmy. Donaty Gena. Jedz, zbadaj. No, zjedz. Spróbujmy je. Może przez jego gotowanie poznamy trochę więcej prawdy o nim samym. Dojdziemy po prostu po nitce do kłębka. Okej, okay, wspomnienie? O nie, mój wózek. Co ja teraz zrobię? Osoba C. Chyba mogłaby pani użyć jakiejś pomocy, czyli spróżyć z jakiejś pomocy. Mogę pomóc? O, dziękuję. Tak, proszę podtrzymać moje dziecko przez chwilę. Och, jesteś potworem. Czym ty właściwie jesteś? O, nie dotykaj mojego dziecka. Ludzie unikali mnie. Odpychali. Byłem bezużyteczny w społeczeństwie. W ten sposób. Niepotrzebny. Jakbym nie istniał. Albo może... Nie pozwolono mi istnieć. Wiesz co? Wiem, że strasznie głupie skojarzenie, ale zacząłem teraz po raz pierwszy na modelu Gena z tyłu klucz. I wiecie, kto jeszcze miał klucz? Lion. Lion, wiem, że to... O, ma klucz? Co jeszcze? Ma... parę oczu? Ma zęby? Niesamowite, Bobru, skąd takie porównania? Ale wydaje się to być takie... Lion wtedy w walce w podziemiach Nights używał ogromnego klucza. Nie wiem, są podobni z budowy ciała. Ja już tak bardzo chcę wiedzieć, co jest pod tą maską. Bo czuję, że to może zaskoczyć pozytywnie. Dlatego zacząłem ukrywać się. Amame, zasługuje na miłość. Zawsze i stałą. Gen był odrzucony przez społeczeństwo i żył życiem samotnika. Geni. Okej, okay, udało się. Zobaczmy od razu, co tutaj jest. Jak nazwać UFO? How should I call... Jak mogę wezwać UFO? Tańcem, nine, czyli to jest chyba wiadomość, medytacją, spojrzeniem w niebo. Spojrzeniem w niebo. Dobra. Idziemy. Nie wiem, czy w dobrą kolejność, ale chyba nie ja zacząłem, będziemy musieli tak wszystko zjeść. To jest główne danie Gena, ryba. Jedz, zbadaj, no, zjedz. Spróbuję tego. Kolejne wspomnienie. Hej, na co się patrzysz? Na nic. Co za maska? Dlaczego nie pokażesz nam swojej twarzy? Potwór! Co jest z nim nie tak? Jest totalnym dziwadłem. W ogóle zabawne jest, że widzimy normalnie całe modele ziomków. Nie zrobiłem niczego. Spieprzaj! Lepiej, żebyś nie żył, dziwaku. Wow. Kiedy byłem młody, był ten dzieciak, który mnie nękał. Popchnąłem go i złamałem jego kości. Teraz każdy powiedział, że jestem potworem. Jeżeli będę o siebie walczył, ludzie są ranieni. Więc wziąłem wszystko, co miałem, cały osąd. Te męczenie, pobicia. Amame zasługiwała na wolność. Chciałem ją uwolnić. Okej. Okay. Strasznie smutne. 3 minuty zostały. Coś to kiepsko wygląda.
Sławka, o co powiedział, że jajko jest ważne? Zjedzmy. Tak, niech to posmakuje. Okej, okay, zobaczmy, co będzie tutaj. Czy kolejność miała znaczenie? Kara. Na pewno to wiesz, Gen. Ale jesteś rezultatem modyfikacji genetycznej. Urodziłeś się z jajka, które miało zmieniony genom. W wiecznym życiu badacza, ale to zmieniło w... To doprowadziło do ekstremalnych zmian w twojej strukturze kości. Twój epidermis? Epidermis co to jest? Epidermis... Naskórek. Jest niesamowicie twardy. Bliżej mu do skał niż do ludzkiej skóry. Jesteś nieudanym eksperymentem. Żałosnym, doprawdy. Urodziłem się w tym okrutnym świecie, wyglądając w ten sposób. Ale I don't resent? Nie gardzę? Nie mam za złe? Resent? Nie czuję się urażonym tym, co powiedział Chikara. Może lepiej powiedzieć, że straciłem wszystkie moje emocje. Szczęście, radość, wszystko jest szare. To jest moja rzeczywistość. Tak, żyję każdego dnia. Tragiczna postać, jakby nie patrzeć. Jesteś tragiczna, że strasznie ciężko ma w życiu. Chcę, żeby mama czuła się wygodnie, wyrażając siebie. By pokazać zasięg jej emocji. To okropne. Chitara Horadori jest okropnym człowiekiem. Okej, udało się. Co teraz pytanie? A mamę? Coś szczerze, do Gena na sam koniec trzeba pójść. Wiesz, czego brakuje w daniach Geniego? Czego? Chyba był jakiś powód, który Gen przegrał. Samo miłości, motywacji, kreatywności, uczuć do Amame. Chyba samo miłości, co? Samo miłości, tak. Myślałem to, jak się o mnie troszczy, ale... Nie można ukrywać swojego serca w klatce, Jenny. Chcę, żebyś uciekł z tej klatki. Byłem bezużyteczny dla społeczeństwa w ten sposób. Niepotrzebny. Myślisz, że myślę o tobie w ten sam sposób? Jeżeli będę się o siebie troszczył, ludzie będą zranieni. Więc przyjmowałem na siebie wszystko, co mogłem. Cały osąd, zaczepianie, pobicia. Tak jak mówi każdy, jestem potworem. Nigdy nie pomyślałem, że jesteś potworem, Granny. Nie boisz się? Ani trochę. Jesteś obrzydzona? Nie? Myślę, że jesteś uroczy, jeżeli coś. I wiem to. Twoje serce jest bardziej czyste niż czyjekolwiek inne. Chcę, żebyś pokochał się jej bardziej. Zrób to dla mnie. Ale ja... Dlatego cię kocham, Jenny. To ciepłe serce, które masz. Ten sposób, jak patrzysz, to wszystko. A mamę. Okej, chyba się udało go uratować. Jesteśmy w... Brahman znowu. Och, wiem. Mamę nigdy się mnie nie bała. Mam miejsce. Są ludzie, którzy mnie potrzebują. Niewielu, ale to coś. Moje miejsce jest tutaj. Chciałem pojeść w twojej kuchni, Jenny. Pamiętam teraz. Pamiętam, że mówiła to wcześniej. Tak. Okej, więc. Znowu żabie mięso? Nie, to aligator. Pocieszył. To nie żaba, to aligator. Naprawdę smaczne. Dziękuję. Okej, kolejny zamek pokonany, został tylko jeden. Znajdź ostatnią wskazówkę. Cieszę się, naprawdę się cieszę. Teraz wracajmy. Ty idiotko, nie znaleźliśmy jeszcze wskazówek. Proszę bardzo. Co? Ja stawiam. O, dziękuję.
Wygląda jak normalny omlet ryżowy. O Jezus, jedz albo wyrzuć, ty już jest 320 sekund. Dziś chyba musiałem zdobyć Tajmiro stracając cały czas. Chyba, że mi zaliczy to. A więc jedzmy. Mięso aligatora jest zaskakująco łatwe do jedzenia. A? Co się stało? To... ostatnia karteczka. Dowiemy się, jak to jest prawda. Post. Papierek. To znaczy, że Gen... miał go. Tak, teraz możemy wracać. Teraz po prostu? Panienko. Dziękuję. Następnym razem nie przegram. Przepraszam. Następnym razem możesz powalczyć z Otą. Nie chce już mi się trenować. I poszła. Udało się, uff, całe szczęście. Chyba powinno mi zaliczyć te somnium, prawda? Mhm. Pomimo to, że teoretycznie zostało mi 0 sekund, a nawet byłem na sporym minusie. Zostaje mi 001, prawda? Super. Vaira. Dostałem osiągnięcie. No cóż, moi drodzy, bardzo sprzętnie się wyrobiliśmy. Ogólnie ostatnio somium idą nam całkiem nieźle, bym powiedział. Left behind, pozostawiony. Także w kolejnym odcinku oczywiście będziemy patrzyli na następstwa tego, czego się dowiedzieliśmy, bo teraz prawdopodobnie będziemy mogli ułożyć te karteczki w coś więcej. Co dokładnie zobaczymy? Na ten moment... muszę jeszcze przeklikać dialog. Geni, wyczuliśmy coś dziwnego w jego mózgu po synchronizacji. To nic poważnego, ale Piotr zdecydował się zabrać go do medycznego jako zabezpieczenie. O! Dokładnie o to chodziło. Jego mózg jest nietypowy. Nanokable mogą nie być dobrze podłączone. Wszystko gra? Tak jak powiedziałam, nic poważnego. To nie jest nic zarażającego życiu i nie powinno być żadnych efektów ubocznych. Okej, jeżeli tak mówisz. Ale chciałam zapytać Geniego o wiele rzeczy. O Chitarę, o to dlaczego skłamał? Też jestem ciekawa, ale powinniśmy na razie się wstrzymać. Tak, zanim cokolwiek zrobimy, rozwiążmy zagadkę rozrywacza. Prawda, mamy trzecią wskazówkę w somnium. Kawałki papieru w balonie. Jeden mówił jedynka, na jednej stronie była jedynka, a na drugiej host. Ta w Ion to była dwójka i Unra. I ta w Ikume Shrine to była trójka i NDG, racja? Tak. Co one wskazują? Cóż. Jeżeli połączymy litery... Indigo a... Bielizna hostesy w kolorze indigo? To zdecydowanie za dużo liter. Skąd ty to wziąłeś? O, wiem. Wiem, że nie wiesz, więc nie mów tak. Powiem, chciałeś powiedzieć coś gorszego. Czy możecie wziąć się za to na poważnie? Litery w kawałku papieru. Co, na co one wskazują? Ojeju. Możesz teraz zobaczyć loga? No już to bym dokończył. Host, Unra, In, INDG. Myślę, że to trzeba jakoś po prostu połączyć, nie? Tylko pytanie jak? Ho, Un, In, Stradr. Chwila, Ho, Ra, myślę, że Horadori będzie, czy coś takiego. Ale...
Hora Stun? Standing? Hora... Stun, Hora... Din? Ho... Stund... Hora in? Stund? To czy słowa ma iść? Horadori? Institute? Underground! Horadori powinno być jeszcze. Institute? Institute? Undr, czy underground. Horadori... Ale jak to mam wpisać, niby? Hora... Institute... Underground. Tak? Nie? Horadori Institute. Podziemie. Dokładnie. Dokładnie to zobaczycie w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz komentarza, ogólnie o aktywności. Zapraszam was też do obczajenia opisu, gdzie macie wszystkie moje media społecznościowe, szczególnie polecam Twitcha. Od poniedziałku do piątku streamy od godziny 17. Różne gierki, fajny klimat. Musicie wpaść i przekonać się sami. Ja na ten moment się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już w wtorek o godzinie 16, jeżeli nic się nie zmieni. Według rozpiski, także trzymajcie się ciepło. No i hej, papa.